Telewizja Master objęła patronat medialny nad Festiwalem Słodyczy Świata. Odbył się on na początku grudnia w Warszawie. Jednym z organizatorów tej imprezy było Stowarzyszenie Mediów Polskich. Jesteśmy na Festiwalu Słodyczy Świata i taki właśnie pomysł, żeby te słodkości, które od tysięcy lat są obecne, te słodkości, które dzięki różnym odkryciom geograficznym, oczywiście kiedyś, dzięki odkryciom także naszym, takim jak chociażby no, wynalezienie cukru, to oczywiście współczesna, już nowożytna epoka, kiedy te słodycze stały się powszechne, dostępne właściwie, kiedyś było tylko na pańskich dworach, na królewskich dworach, na szlacheckich dworach, miód rzadko kto mógł jeść, daktyle czy figi, to były owoce najważniejsze, nawet można powiedzieć porównywalne w cenie do ceny złota. Więc to oznacza, że słodycze zrobiły karierę, furorę i robią dzisiaj, bo proszę zobaczyć tutaj obecność i polskich słodyczy oczywiście i tych z najbardziej, które się rozwijały od wieków, to są słodycze bliskowschodnie, które dzisiaj nazywają się ogólnie baklawa, ale mają różne smaki i smaczki. Mamy również i słodycze z Włoch, mamy słodycze z Libanu, mamy słodycze z Turcji, z Azerbejdżanu, z Brazylii. I te smakołyki, te wspaniałe, że tak powiem, produkty, które noszą w sobie tyle mocy i endorfin, powodują, że mimo tej temperatury, bo dzisiaj jest chłodno, ale ten klimat jest gorący, ludzie przybywają, odwiedzają festiwal i co najważniejsze, tutaj mogą nie tylko dotknąć, nie tylko zobaczyć, ale także spróbować unikatowych smaków, które u nas są jeszcze do tej pory nieznane, typu właśnie dybes na sarzu. To jest ta starsza, pierwotna forma chleba z bardzo ciekawą mieszanką kremu. To jest baklawa z migdałami. Ja? Smakuje trochę jak marcypan. To klasyczny turecki baklawę, małe ilości orzechy włoskimi, duże ilości orzechy włoskimi. Tutaj mamy kokosowy baklawa. Tutaj mamy czekoladowy baklawa. Ja? Tutaj mamy domowy baklawa raz z migdałami. Ten biały to jest mleko. Jest też bardzo łagodny smak. Ja? Tutaj orzechy laskowe, jest bardzo mocny, bogaty smak orzechami. I tutaj mamy jeszcze raz, dwa razy pistacjami baklawy, raz kasza manna, mleko, to jest jak taki masaż śmietanowy, albo tylko pistacjami. Ja. Tutaj mamy takie samo, jeszcze raz taki śmietanowy baklawy, ale z orzechy włoskimi. To co ważne, że Podlasie jest znane ze swoich słodyczy też. Przecież to tutaj między innymi miód pitny, przecież ta tradycja była bardzo bogata. Do tego ciekawe, bardzo fajne desery jabłkowe i śliwkowe i to suszenie tych owoców. Dlatego związany także w jakiś sposób z terenami Podlasia, z Sokowa Podlaskiego, Łukowa, mogę powiedzieć, że cieszę się, iż telewizja Łuków Master towarzyszy nam w naszych różnych szlakach festiwalowych. Tym razem ten szlak Festiwali Słodyczy Świata niech nie tylko cieszy smak, ale cieszy także telewidzów. No i oczywiście jak zdążycie jutro, pojutrze czy kiedyś tam na kolejnych festiwalach zapraszamy, by zobaczyć, że łączy nas jedno. Pragnienie cieszenia się ze słodkości, niezależnie od różnych form. Mogę powiedzieć dzisiaj, cieszę się, iż mogę cieszyć się z Wami pokazem, odkrywaniem historii, kultury, to owoców, to słoików, to warzyw, to słodyczy, być może w przyszłości zup, nowalijek, bo na każdym naszym polskim stole dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, mamy tyle polskiej tradycji, a na Podlasiu chyba najwięcej. Dlatego cieszę się, że na Waszych stołach wigilijnych będą Wasze, nasze tradycyjne potrawy wigilijne. Kultywujmy w sobie tradycje, kultywujmy kulturę, opowieści o historii naszych dziadków, pradziadów, o historii innych narodów, bo to rzeczywiście buduje, to przybliża człowieka do człowieka i poznajemy, że jesteśmy tak naprawdę równi, niezależnie od koloru skóry, od rasy, od języków i mamy wspólny mianownik. Ludzi, którzy chcą cieszyć się życia. Cieszmy się z tego święta, święta nadziei, radości, bo Boże Narodzenie to takie przyniesienie tego radosnego dźwięku. Cieszmy się, bo człowiek jest z nami. A kto to jest człowiek? Ja i ty. I drodzy telewidzowie. Non
Podziął mi tu sekwar maleta pianczyry. Tas, tasyra,